Dobrze. Wydaje mi się, że już chyba rozpoczniemy, dlatego że tu już widzę, że już mniej osób się podłącza. Parę osób jeszcze w międzyczasie zapewne do nas dołączy. Witam Państwa serdecznie na kolejnym seminarium Katedry Akustyki oraz Sekcji Akustyki Środowiska Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. W szczególności dzisiaj witam panią profesor Price, która będzie przedstawiała nam swój referat. Zanim przejdziemy do samego już wystąpienia, to tutaj poproszę pana dziekana Romana Gołębiewskiego o kilka słów na początek. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkim nisko mówię, dzień dobry, witam Państwa na naszym seminarium. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przyjęliście to zaproszenie i w dotychczasowych tych seminariach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób. Bardzo się z tego powodu cieszę. Zamierzamy to seminarium dalej kontynuować w tej przyjętej formule. Mamy już zaplanowane kolejne referaty bardzo ciekawych osób. I będziemy Państwa zapraszać, tak jak powiedziałem, w tej formule jeden referat na miesiąc. Jeżeli będzie zainteresowanie i ktoś ciekawy będzie chciał wygłosić referat, to oczywiście od tej formuły możemy odejść. Także bardzo serdecznie zapraszam na kolejne seminaria w tym cyklu. Też chciałbym Państwa zaprosić na naszą konferencję, którą organizujemy w dniach 3-5 wrzesień. Konferencja o nazwie Conference on Sound Perception. Ta konferencja będzie się odbywała w trybie zdalnym. Zapraszam Państwa na naszą stronę katedry. Tam jest link do strony samej konferencji. Na bieżąco tam umieszczamy wszystkie niezbędne informacje. Są już przyjęte określone terminy wpisowe itd., itd. Uprzejmie Państwa zapraszam do zapoznania się tym i dokonania rejestracji. Będziemy tam, zresztą to te informacje Państwo możecie też znaleźć na stronie. Będą kilka niezwykle ciekawych sesji organizowanych przez wybitne osobistości ze świata akustycznego. Też bym chciał Państwa poinformować, że w najbliższym czasie na stronach Wydziału i na stronach naszej katedry pojawi się komunikat. Chcemy ogłosić konkurs na etat adiunkta w naszej katedrze i też będę Państwa prosił o zainteresowanie się tą ofertą. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa będzie zainteresowany pracą w naszej katedrze. A teraz słowa zachęty też kieruję do wszystkich studentów, magistrantów. Proszę pamiętać, że na naszej uczelni, w naszej szkole nauk ścisłych, na naszym wydziale prowadzimy szkołę doktorską. No i zapraszam też do zainteresowania się tą ofertą. Muszę powiedzieć, że nasz uniwersytet jest jedną z 10 uczelni w Polsce, która ma status uczelni badawczej. Wiąże się z tym oczywiście prestiż, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, niezwykle duże możliwości finansowania różnego rodzaju rzeczy, wyjazdów. No może w tym czasie może to nie brzmi atrakcyjnie, ale wyjazdów, dofinansowanie do prac, sfinansowanie readingów czy publikacja w czasopismach Open Access. To wszystko możemy sfinansować ze środków uczelnianych, więc zapraszam do tego. Zapraszam do zapoznania się też, jeżeli chodzi o ofertę naszej infrastruktury katedrowej, ale również oczywiście tutaj zapraszam, jako dziekan wydziału, również zapraszam do zapoznania się z ofertą wydziałową i zapraszam wszystkich Państwa do współpracy. Ja nie bez powodu, że tak powiem, zaplanowałem, czy chciałem tych kilka słów powiedzieć dzisiaj przed referatem pani profesor Price, bo jak Państwo pewnie wiecie, tutaj pani profesor jest szefową dużego projektu, gdzie udało się skonsolidować to nasze środowisko. Tak, 7 różnych jednostek, 5 uczelni wyższych uczestniczy w tym projekcie. Także jest to możliwe i te wszystkie nasze działania, starania właśnie mają zmierzać, między innymi to seminarium, to nasza oferta do współpracy, do konsolidacji całego środowiska akustycznego. Także z mojej strony tyle. Dziękuję za tych kilka słów.
I proszę, oczywiście zachęcam do zapoznania się z ofertą naszej katedry, z ofertą konferencji i zachęcam Państwa do współpracy. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo, Panie Dziekanie. Zanim przekażę głos Pani Profesor, to jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że seminarium to jest nagrywane i referat Pani Profesor po zakończeniu naszego spotkania będzie później dostępny na naszym kanale YouTube, także każdy będzie mógł też sobie tego jeszcze posłuchać. Już nie przedłużając, przekazuję w takim razie głos Pani Profesor. Proszę bardzo. No więc proszę Państwa, temat mojego wystąpienia to jest metoda oceny skutków oddziaływania hałasu na ludzi i zastosowanie do oceny dokuczliwości. Plan mojego wystąpienia wygląda mniej więcej tak. Na początku powiem Państwu o efektach zdrowotnych, jakie hałas nas wywołuje w ludziach, jak można te efekty zdrowotne mierzyć. Potem próbuję wyjaśnić, co to jest tak zwana funkcja ekspozycja-reakcja, która pełni bardzo istotną rolę przy ustalaniu miar tych efektów zdrowotnych, o których będę mówić. Później pokażę Państwu konkretne wzory, które służą do obliczania tych efektów zdrowotnych. No i dwa ostatnie punkty dotyczą już konkretnie wybranych efektów zdrowotnych, czyli taką próbę pokazania mapy Poznania, na której policzyliśmy wspólnie z kolegami z Acoustics takie mapy, które pokazują, jak hałas oddziaływuje na nasze zdrowie, czyli efekty zdrowotne pokazujące liczby ludzi narażonych na skrajną dokuczliwość, czy liczby ludzi narażonych na przeszkadzanie we śnie. Tymi dwoma efektami zdrowotnymi będę się konkretnie w tej mojej prezentacji zajmować. I już na samym końcu pokażę Państwu takie porównanie dotychczasowej miary, którą stosujemy w Polsce, tak zwanej liczby M, z tymi mapami, które są proponowane w aneksie trzecim, który pojawił się w Polsce 4 marca i o tym za chwilę, bo to ten aneks trzeci to bezpośrednio jest taka motywacja tego mojego wystąpienia i przygotowania tego referatu. Mianowicie, jak Państwo wiecie, 4 marca 2020 roku pojawił się taki aneks, który zapowiadany był już w tej europejskiej dyrektywie dotyczącej hałasu środowiskowego z 2002 roku i tam się zapowiadało, jak gdyby, że będzie taki aneks trzeci, w którym pokażą te nasze organy europejskie, jak mamy szacować te efekty oddziaływania hałasu. No i nic się nie działo do czasu, kiedy pojawił się dokument, tak zwane zalecenia dotyczące hałasu środowiskowego dla Europy, czyli ten słynny dokument WHO z 2018 roku. No i dopiero wszelkie propozycje dotyczące właśnie sposobu mierzenia efektów zdrowotnych i wyznaczania przy ich pomocy zalecanych albo rekomendowanych poziomów dla poszczególnych źródeł hałasu, dał impuls do tego, aby ten aneks trzeci się pojawił, gdyż właściwie te rekomendacje, które zawarte są w tym dokumencie WHO, są niejako powtórzone w tym aneksie. Aneks jest skupiony na czym innym. Te zalecenia dokumentów WHO bardziej dotyczyły rekomendowanych poziomów dla poszczególnych źródeł hałasu, ale pokazane jest właśnie w tym dokumencie, jak przy wyznaczaniu tych konkretnych wartości zalecanych bierze się pod uwagę te efekty zdrowotne. No i z kolei aneks trzeci bazuje właściwie, albo inaczej dotyczy już tylko miar tych efektów zdrowotnych. Także to jeden dokument z drugim się bardzo ściśle wiąże. Co więcej, ten aneks trzeci ma wejść w życie najpóźniej do 31 grudnia 2021, czyli właściwie będzie obowiązywał w roku 2022, kiedy przypada termin obliczania nowych map akustycznych. Także to bezpośrednio ten fakt, że to nas za chwilę czeka, takie obliczanie właściwie liczby ludzi narażonych na poszczególne efekty oddziaływania hałasu zbliża się do nas wielkimi krokami, że będziemy to musieli robić
już właśnie w 2022 roku, spowodowało, że chciałam Państwu pokazać, jak to my już w Poznaniu obliczyliśmy wstępnie właśnie dla miasta Poznania. Czyli konkretnie, co to są te skutki oddziaływania hałasu. One czasami są nazywane skutki oddziaływania hałasu, a czasami efekty zdrowotne. Mówimy tutaj o trzech efektach zdrowotnych, które są przedstawione właściwie i omówione w tym aneksie trzecim. Natomiast w dokumencie WHO analizowaliśmy pięć takich efektów zdrowotnych. Te dwa ostatnie, czyli deficyty poznawcze i ubytki słuchu i tinnitus, nie doczekały się żadnych ilościowych propozycji. W związku z tym w tym aneksie właśnie bierze się pod uwagę tylko te trzy pierwsze, o których tutaj chcę powiedzieć, mianowicie niedokrwienną chorobę serca, skrajne przeskazanie we śnie i skrajną dokuczliwość. Bardziej skupię się w tym moim wystąpieniu na skrajnej dokuczliwości, ale też pokażę Państwu parę przykładów obliczeń dla skrajnego przeszkadzania we śnie. Czyli generalnie rzecz biorąc, efekty zdrowotne, które występują i które mamy w 2022 roku zacząć obliczać, czyli ze względu na te efekty mamy wyliczać liczbę osób, która jest narażona na te negatywne efekty, to są właśnie te trzy, o których wspomniałam. Czyli jeszcze raz, niedokrwienna choroba serca, skrajne przeszkadzanie we śnie i skrajna dokuczliwość. Jak można mierzyć te efekty zdrowotne wywołane działaniem hałasu? No, po to, żeby można je było mierzyć, konieczna jest znajomość tak zwanej zależności pomiędzy poziomem hałasu a tym efektem zdrowotnym, jaki dany hałas wywołuje. I tutaj właśnie podkreśliłam te zależności, o których będę mówiła, czyli zależność pomiędzy LDWN-em, to jest ten wskaźnik, który występuje zarówno w dokumencie z WHO, jak i również w tym naszym załączniku. A te efekty zdrowotne, które właśnie tam też występują i które będziemy mierzyć, to są właśnie te trzy podkreślone. Trzeba wiedzieć, że nie tylko trzeba znać tą zależność, ale trzeba również wiedzieć, od którego momentu, od jakiego poziomu właściwie zaczyna się dany efekt. Czyli musimy nie tylko znać tą zależność poziomu na przykład tego LDWN-a od niedokrwiennej choroby serca, ale musimy wiedzieć, od jakiego poziomu konkretnie ten efekt zaczyna mieć ten negatywny wpływ na nasz organizm. Jeżeli taki właśnie poziom hałasu ustalimy, no to on jest w tym dokumencie WHO traktowany jako tak zwany zalecany poziom dawki hałasu dla danego efektu zdrowotnego. No i teraz chciałam jeszcze raz podkreślić, jak to jest w tym naszym świecie akustyki, że z jednej strony są efekty zdrowotne, czyli te skutki oddziaływania hałasu na organizm ludzki, a z drugiej strony są różne źródła hałasu, które generują ten hałas, prawda? No i tutaj w tym załączniku rozważane są konkretne trzy źródła hałasu, czyli hałas samochodowy albo inaczej drogowy, hałas samochodowy, hałas szynowy i hałas lotniczy. Natomiast efekty zdrowotne to są właśnie te trzy: niedokrwienna choroba serca, przeszkadzanie we śnie i skrajna dokuczliwość. I teraz jest tak, że w tym dokumencie WHO dla każdego źródła hałasu wyznacza się jedną wartość dopuszczalnego albo zalecanego poziomu hałasu. Ale na tą wartość tego dopuszczalnego czy zalecanego poziomu hałasu składają się rozważania dotyczące różnych efektów zdrowotnych. I właśnie będę chciała na przykładzie hałasu drogowego pokazać Państwu, jak ten etap wyznaczania tego zalecanego poziomu dla danego efektu, inaczej dla danego źródła hałasu, wyznacza się w oparciu o jeden lub dwa lub nawet trzy efekty zdrowotne. Okej. No to na początek jeszcze informacja, jak się liczbowo mierzy, jaka to jest metoda, według której możemy danemu efektowi zdrowotnemu przypisać liczby.
Otóż ten efekt zdrowotny nazwany niedokrwienną chorobą serca mierzy się przy pomocy tak zwanego względnego ryzyka, tak zwane RR. Ono występuje właśnie w tym załączniku, dlatego ja się posługuję tymi skrótami. I to jest to RR, to względne ryzyko definiuje się jako iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia efektu u ludzi narażonych na hałas do prawdopodobieństwa wystąpienia efektu u ludzi nienarażonych na hałas. Także występuje ta nazwa ryzyko względne oznacza tyle tylko, że w zasadzie ten procent ludzi narażonych na tą chorobę niedokrwienną serca odnosi się do procentu ludzi, którzy też na tą chorobę chorują, ale nie są narażeni na tą chorobę, przepraszam, na ten hałas, prawda? Także w tym sensie jest to ryzyko względne. Natomiast te dwa pozostałe efekty zdrowotne albo skutki oddziaływania hałasu na organizm człowieka, czyli ta skrajna dokuczliwość i skrajne przeszkadzanie we śnie, liczy się troszkę inaczej, mianowicie przy pomocy tak zwanego absolutnego ryzyka, definiowanego jako właśnie AR. I to z kolei jest prawdopodobieństwo wystąpienia albo tej skrajnej dokuczliwości, albo tego skrajnego przeszkadzania we śnie w populacji eksponowanej już na specyficzny poziom hałasu w środowisku. Czyli nie ma tutaj tego odniesienia do populacji, która nie jest narażona na ten hałas, prawda? No więc mamy już dwie miary, przy pomocy których mierzymy ten zdrowotny efekt oddziaływania hałasu. Po to, żeby powiedzieć właściwie, jaka dawka hałasu wywoła ten negatywny efekt zdrowotny, musimy właściwie mieć świadomość, jaki to jest najmniejszy, istotny przyrost ryzyka tej wartości, bądź tego ryzyka absolutnego lub względnego, który spowoduje, że ten efekt zdrowotny zaczyna mieć taki negatywny wpływ na nasz organizm ludzki. I tu właśnie w pracach prowadzonych w ramach tego dokumentu WHO ustaliliśmy rangę danego efektu zdrowotnego według takiego wskaźnika, który nazywa się niepełnosprawnością. Tutaj na dole pod tą tabelką macie Państwo pokazane, jak się definiuje to DW, czyli Disability Weight, czyli to jest waga niepełnosprawności, która przyjmuje wartości od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak niepełnosprawności, a 1 maksimum niepełnosprawności. I tu widać wyraźnie, że taką najbardziej obciążoną niepełnosprawnością jest ta niedokrwienna choroba serca, bo to DW wynosi tutaj 0,4. W dalszej kolejności pojawia się skrajne zaburzenie snu oraz skrajna dokuczliwość. Po prawej stronie w tej tabelce macie Państwo właśnie ten najmniejszy istotny przyrost ryzyka, przy którym już powinniśmy zacząć się spodziewać wystąpienia tego negatywnego efektu zdrowotnego. I dla tej niedokrwiennej choroby serca to jest 5% wzrostu tego ryzyka względnego oraz dla skrajnej dokuczliwości 10%, a dla skrajnego zaburzenia snu 3% tego ryzyka absolutnego. I mając teraz te właśnie krytyczne, inaczej mówię, mając określone te kryteria i wiedząc, od jakich wartości bezwzględnych właściwie wskaźnika LDWN dany efekt się zaczyna, możemy wyznaczyć ten poziom, przy którym na pewno jesteśmy pewni, że wystąpi pewne ryzyko pojawienia się tego negatywnego efektu zdrowotnego. I teraz chciałam Państwu pokazać króciutko na przykładzie hałasu drogowego, w jaki sposób w tej grupie WHO dochodziliśmy do tych zalecanych wartości poziomu LDWN. Otóż żeby przejść taką procedurę wyznaczania tego zalecanego poziomu hałasu, to najpierw musimy dla danego efektu zdrowotnego określić tak zwaną funkcję RFF. Co to znaczy? Effect Response Function, to znaczy funkcja, która łączy dawkę hałasu, dawniej to się nazywało dawka hałasu, teraz to się nazywa exposure of noise, z response, czyli z odpowiedzią ludzi na ten konkretny hałas, prawda? Jeżeli coś takiego mamy, ja za chwilę pokażę, jak wygląda taka typowy wykres funkcji dla różnych źródeł hałasu, a jeżeli już coś takiego mamy, to wtedy ustalamy najmniejszą wartość mierzonego poziomu hałasu, który to poziom hałasu jakoś kojarzymy z tym efektem zdrowotnym, prawda?
od tego poziomu z kolei wyznacza się najmniejszy wzrost albo tego bezwzględnego przyrostu, albo tego względnego ryzyka. I mając z kolei te dwie wartości, tą najmniejszą wartość i ten najmniejszy, jak gdyby istotny przyrost, możemy już z tej funkcji dawka hałasu odpowiedź wyznaczyć zalecany poziom. I teraz to się robi dla dwóch albo trzech różnych efektów zdrowotnych i porównuje się wartości poziomów dopuszczalnych dla różnych typów tych efektów zdrowotnych i wybiera się wartość najniższą jako docelową dla danego źródła hałasu. Jak to zrobiono dla hałasu drogowego, to tutaj właśnie Państwu pokazuję. To jest przykład, jak w oparciu o dwa efekty zdrowotne, czyli tą niedokrwienną chorobę serca i tą skrajną dokuczliwość, wyznaczono ten zalecany poziom dla hałasu drogowego LDWN-u 53 dB. Otóż dla efektu tej niedokrwiennej choroby serca ten 5-procentowy wzrost ryzyka względnego występuje dla wartości LDWN 59,3 dB. Natomiast z kolei 10-procentowy, te 5% i 10% to właśnie wynika z tych kryteriów, o których przed chwilą mówiłam. Z kolei właśnie dla efektu skrajnej dokuczliwości to absolutne ryzyko pojawienia się tego efektu u 10% ludzi występuje na poziomie 53,3 dB. I teraz jeżeli widzicie Państwo, że w jednym przypadku dla tej niedokrwiennej choroby serca pojawia się ten istotny wzrost ryzyka i to pojawienie się tej choroby przy 59 dB, z kolei dla skrajnej dokuczliwości przy 53,3 dB, no to wybieramy jako wartość zalecaną tą 53 dB. Dlaczego nie 53,3? No bo przyjęto tutaj taką metodę zaokrąglania tych liczb. No i w ten sposób pokazuję Państwu w taki sposób niezwykle skrótowy, ale można szczegółowo tą procedurę prześledzić właśnie czytając ten dokument, wyznaczono te dopuszczalne albo zalecane poziomy, czy rekomendowane poziomy dla wszystkich, dla tych trzech rodzajów, właściwie dla czterech rodzajów źródeł hałasu. Tak to było w dokumencie WHO, natomiast w tym aneksie, na którym się dzisiaj skupiamy, wzięto pod uwagę tylko trzy różne źródła hałasu, czyli drogowy hałas, szynowy i lotniczy. Przy okazji macie tutaj Państwo zaznaczone wartości, które rekomenduje WHO, no i wartości, które funkcjonują w Polsce po prawej stronie dla LDWN-a i dla LN-a, prawda? No i tutaj można od razu się zorientować, że te wartości zdecydowanie odbiegają od tych rekomendowanych. Przy czym chciałam tutaj wyraźnie podkreślić, że to nie jest tak, że w innych krajach oprócz Polski wszędzie funkcjonują te zalecane przez WHO poziomy. Tak nie jest po prostu. WHO sobie postawiło za zadanie, że pokazujemy te wartości, o których jesteśmy w 100% przekonani. To jest właściwie, tak to należy czytać tą interpretację rekomendowanych poziomów w tym dokumencie, że dla uśrednionej ekspozycji na hałas to GDG to jest skrót określający grupę osób, która pracowała nad tym dokumentem, wśród których między innymi ja się też znalazłam, czyli Group Developing Guidelines, czyli ta grupa przygotowująca te zalecenia silnie rekomenduje, żeby ten właśnie poziom 53 dB dla hałasu generowany przez hałas drogowy nie przekraczał 53 dB. Dlatego, że na pewno, i tutaj jesteśmy pewni, że poniżej 53 dB ten hałas nie wywoła żadnych niepożądanych efektów zdrowotnych. Natomiast powyżej tych 53 dB, jak Państwo widzicie, na pewno może się już pojawić efekt skrajnej dokuczliwości i może się pojawić, ale dopiero później efekt tej choroby niedokrwiennej. To też chciałam Państwu powiedzieć, że jak poczytacie Państwo ten dokument i generalnie jak się zastanowimy nad tymi dwoma efektami, to pomimo, że ta niedokrwienna choroba serca ma większą wartość tego wskaźnika niepełnosprawności, to jeżeli spojrzymy na te efekty zdrowotne troszkę w innym kontekście, mianowicie ile ludzi narzeka na te efekty zdrowotne, to zdecydowanie najwięcej ludzi w Europie narzeka, to jest około 602 tysięcy ludzi narzeka na skrajną dokuczliwość. Następni w kolejce są ludzie, którzy narzekają na przeszkadzanie
we śnie, że hałas właśnie im przeszkadza we śnie, a dopiero w trzeciej kolejności, to jest około 50 tysięcy ludzi, narzeka na tą niedokrwienną chorobę serca. W tym sensie jest w pewnym sensie usprawiedliwione to przywiązywanie się w największym stopniu, albo inaczej zaleceniu, że powinniśmy ten efekt zdrowotny, który nazywa się tą skrajną dokuczliwością, silnie analizować i przywiązywać do niego dość dużą wagę, z tej racji, że tutaj największy procent ludzi zauważa ten negatywny efekt oddziaływania hałasu na organizm ludzki właśnie ze względu na ten konkretny efekt zdrowotny. Teraz przechodzę do tej naszej funkcji ERF-u, czyli do tej coś, co jest potrzebne do tego, aby wyznaczyć tą liczbę ludzi narażonych na oddziaływanie hałasu i na konkretny efekt zdrowotny. Tutaj Państwo macie taki rysunek, który zapożyczyłam zresztą z prezentacji profesora Makarewicza dawno, dawno temu i ciągle on funkcjonuje jako taki przykład, przy czym w dokumencie tym WHO te krzywe są już konkretne, które WHO proponuje dla konkretnych hałasów, mianowicie dla hałasu lotniczego to jest ta czerwona krzywa, dla hałasu samochodowego zielona kółeczka i dla hałasu szynowego te kwadraciki na zielono zakolorowane. Tylko na te trzy krzywe proszę, żebyście Państwo zwrócili uwagę. A ta funkcja przedstawia nam właśnie dawkę hałasu. Tutaj są angielskie określenia, ale to chodzi o LDWN, czyli średnioroczny uśredniony poziom dzienno-wieczorno-nocny w decybelach A, to Państwo doskonale wiecie, a na tej osi Y odłożony jest procent ludzi, którzy dany hałas odczuwają jako skrajnie dokuczliwy. No i teraz właśnie bazując na tych krzywych jesteśmy w stanie przy pomocy wzorów opisujących te krzywe dla hałasu lotniczego, dla hałasu samochodowego i dla hałasu szynowego przewidzieć, jaki procent ludzi do danego poziomu dawki hałasu będzie odczuwało tą skrajną dokuczliwość. I tutaj przykładowo chciałam Państwu pokazać, że dla na przykład poziomu hałasu LDWN 65 dB widać, że największy procent ludzi, którzy będą odczuwać ten hałas jako skrajnie dokuczliwy, to będzie dla hałasu lotniczego około 27% ludzi będzie odczuwać ten hałas jako skrajnie dokuczliwy. Dla takiego samego poziomu hałasu generowanego przez hałas samochodowy ten procent już będzie niższy, około 17%. No i dla szynowego jeszcze niższy, powiedzmy około 10% ludzi będzie uważać, że ten hałas jest skrajnie dokuczliwy. Z drugiej strony możemy na ten wykres spojrzeć jeszcze inaczej, że na przykład 25% ludzi będzie odczuwało skrajną dokuczliwość hałasu dla różnych z kolei wartości hałasu lotniczego, hałasu samochodowego i hałasu szynowego. I ten hałas szynowy może mieć nawet 75%, żeby 75 decybeli, żeby 25% ludzi uważało, że on jest skrajnie dokuczliwy. Natomiast te 25% będzie odczuwało skrajną dokuczliwość w przypadku hałasu lotniczego, już w przypadku, kiedy ten poziom będzie dużo mniejszy, 64 decybele. W związku z tym prawdą jest to, co pojawia się na następnym rysunku, że ten efekt zdrowotny związany z tą skrajną dokuczliwością jest różny dla różnych źródeł hałasu, ale co więcej, on również się zaczyna od różnych wartości LDWN. I tak możemy powiedzieć, że hałas samochodowy zaczyna się już od 40 dB A, hałas szynowy od 34 dB A, hałas lotniczy od 33 dB A. Przy tych wartościach już obserwuje się pierwsze efekty takiego negatywnego, jeszcze raz podkreślam, zdrowotnego ze względu na zdrowie, efektu oddziaływania hałasu. I to jest to już, o czym powiedziałam, że te relacje są różne dla różnych źródeł hałasu. No i teraz przechodzimy do metody obliczania tego absolutnego ryzyka konkretnie dla efektu zdrowotnego, czyli tutaj mamy dla konkretnego efektu zdrowotnego, którym jest ta skrajna dokuczliwość. HA to jest skrót od highly annoyed,
prawda? Czyli ludzie, którzy odczuwają hałas jako skrajnie dokuczliwy. I tutaj Państwo widzicie, że to obliczenie tego... Co się stało? Nie wiem, czemu uciekła mi ta prezentacja na moim wykresie. Okej, okay, teraz chyba już jest. Tutaj Państwo widzicie po prostu, że mamy poszczególne wzory, według których możemy wyznaczyć ten absolutny procent, inaczej absolutne ryzyko wystąpienia tego efektu zdrowotnego związane z tą skrajną dokuczliwością dla hałasu drogowego. I tu jest wzór, do którego jeżeli podstawimy wartość LDN-u, który panuje w danym punkcie naszego miasta, no to po prostu obliczymy ten ułamek, ten absolutne ryzyko AR. Przykładowo to AR skorelowane jest właśnie z tą krzywą dotyczącą hałasu samochodowego, prawda? To jest właśnie ta krzywa. I ta krzywa oczywiście jest opisana tym wzorem, który Państwu przed chwilą pokazałam. Podobnie ta następna krzywa jest opisana kolejnym wzorem, który się tutaj pojawił, mianowicie dla hałasu szynowego to jest ten wzór, a dla hałasu lotniczego to jest ten wzór, prawda? W związku z tym my nie musimy mieć wyników eksperymentalnych, nie musimy pytać ludzi czy dokuczliwość w danym punkcie jest jakaś taka skrajna. My po prostu znając te krzywe, które są w literaturze i które zresztą zaproponowane jako rekomendowane w tym dokumencie WHO, możemy je potraktować jako referencyjne, według których obliczamy to absolutne ryzyko dla poszczególnego efektu zdrowotnego, tutaj jest Hylenoid, i dla poszczególnego źródła. I teraz oczywiście, jeżeli te obliczenia zrobimy, no to możemy również podobne obliczenia zrobić dla tego drugiego efektu zdrowotnego, czyli dla tego przeszkadzania we śnie. I jeżeli znowu te obliczenia zrobimy, to z kolei możemy wyliczyć, mając te wartości AR, czyli tego absolutnego ryzyka dla danego źródła hałasu i dla danego efektu zdrowotnego, możemy to po prostu odnieść do poszczególnej wartości w paśmie, czyli do tego konkretnej wartości LDN-a. I mając z kolei te wartości, które tutaj występują w tym wzorze, możemy w konsekwencji obliczyć liczbę osób narażonych na poszczególny efekt, na skrajną dokuczliwość oraz na skrajne przeszkadzanie we śnie, korzystając właśnie z tych dwóch wartości, prawda? AR i liczby ludzi eksponowanych na dane pasmo hałasu. Dalej możemy sumować po tych pasmach hałasu i właściwie w konkretnym obszarze danego miasta, w konkretnym miejscu wyliczyć po prostu liczbę osób, które jest narażonych, które będzie odczuwać hałas, będzie odczuwać ten efekt zdrowotny, tak zwaną skrajną dokuczliwość w tym punkcie miasta. Jak to konkretnie jest zrobione, to zaraz Państwu pokażę na takich mapkach, ale zanim do tych mapek dojdziemy, to słów parę na temat tego, jaki aktualnie jest obowiązujący wskaźnik, który jakoś wiąże się z liczbą ludzi narażonych na działanie hałasu. Otóż ten wskaźnik to jest wskaźnik M, który właściwie jest wielkością, która uwzględnia liczbę ludzi mieszkających na terenie, to jest ta mała liczba M, na terenie, w którym występuje przekroczenie hałasu, przy czym to przekroczenie definiuje się jako różnicę pomiędzy wyliczoną wartością na mapie akustycznej a zalecanym poziomem, to jest o delta L. Także z jednej strony mamy wielkość związaną z liczbą ludzi mieszkających na terenie o przekroczonym poziomie zalecanym, a z drugiej strony mamy wielkość tego przekroczenia. I te dwie liczby tworzą
ich kombinacja tworzy ten obowiązujący wskaźnik M. Przy czym chciałam tutaj wyraźnie powiedzieć, że ten sposób wyznaczania tego M absolutnie nie uwzględnia żadnych efektów zdrowotnych hałasu, o których mówiłam przedtem, prawda? Tam mieliście Państwo, że to AR, czyli to absolutne ryzyko i to względne ryzyko, one dotyczy konkretnych efektów zdrowotnych i bazując na tych konkretnych efektach zdrowotnych, możemy wyliczyć w ten sposób liczbę osób, które są narażone na hałas i który to hałas wywołuje konkretny efekt zdrowotny. No i teraz właśnie jak to się ma do rzeczywistości, te obliczenia. Z jednej strony pokażę Państwu mapki, gdzie są obliczone wartości M, a z drugiej strony pokażę Państwu mapki, gdzie policzyliśmy wspólnie właśnie tutaj z kolegami z Acoustics te N-y, czyli liczbę osób narażonych na hałas, który to hałas wywołuje albo właśnie tą skrajną dokuczliwość, albo to zaburzenie we śnie. I te mapki wyglądają w ten sposób. Tutaj u góry macie Państwo jeszcze przytoczone te wzory, z których wychodziliśmy na to absolutne ryzyko dla, w tym wypadku dla efektu zdrowotnego tak zwanej skrajnej dokuczliwości. I po prawej stronie macie Państwo zaznaczone na tej mapie Poznania na niebiesko wartości tego wskaźnika M, prawda, dla konkretnych wartości LWN, prawda. No i tutaj widać wyraźnie, że są punkty, w których to M przybiera wartości takie, jak zaznaczono tutaj przy mocy tej legendy. Im bardziej niebieski kolor, tym większa wartość tego M. Z kolei po lewej stronie mamy zaznaczony procent ludzi, którzy będą odczuwać skrajną dokuczliwość w tym samym mieście i to ta legenda wygląda nieco inaczej. Nie można tutaj bezpośrednio porównywać tych dwóch wielkości, bo to jest procent ludzi, którzy będą właśnie odczuwać tą skrajną dokuczliwość wyliczoną z tego bezwzględnego ryzyka AR według tego wzoru. Natomiast tutaj macie Państwo tą liczbę M, prawda? O ile tutaj z tej wartości procentu ludzi, którzy odczuwają dany hałas jako skrajnie dokuczliwy, można przejść do liczby ludzi, o ile tutaj z tego M bezpośrednio do tej liczby osób dojść nie można. Niemniej te mapki można ze sobą porównać. Jak Państwo widzicie, na ten efekt skrajnej dokuczliwości w dużo większym stopniu narażenia pokazuje ta mapka wyznaczona po lewej stronie niż ta mapka wyznaczona przy pomocy tej dotychczasowej miary M. Czyli ta nowy sposób przedstawienia procentu ludzi narażonych na hałas po prostu jest dużo bardziej precyzyjny, bierze pod uwagę dużo więcej miejsc w Poznaniu, gdzie ludzie będą odczuwać tą skrajną dokuczliwość w stosunku do tej mapki po prawej stronie. Podobne mapki można zrobić dla hałasu tutaj szynowego, prawda? I tutaj Państwo macie też dla mapki Poznania pokazany tę sytuację, gdzie pojawi się wrażenie skrajnej dokuczliwości, tylko tego efektu zdrowotnego, który wygenerowany będzie przez hałas szynowy. No i jak popatrzymy na tą mapkę z M-ami, no to tutaj też wygląda to troszkę bardziej ubogo niż na tej mapce zielonej. Przy czym nie chodzi tu o ubogość tych oznaczeń, bo można by dyskutować, że to M właściwie dotyczy podobnych rzeczy, ale właściwie sama sobie muszę zaprzeczyć, że nie dotyczy podobnych rzeczy, ponieważ tutaj mamy konkretny procent ludzi odczuwający dany efekt zdrowotny, czyli uznający, że hałas im skrajnie dokucza, a tutaj mamy po prostu miejsca, w których pojawi się przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu zaproponowanego w normach polskich. Przy czym od razu powiem, że te normy polskie nie mają nic wspólnego, właśnie ich wyznaczenie nie ma nic wspólnego z tymi efektami zdrowotnymi, a w związku z tym i te M-y niewiele mają wspólnego z tymi efektami zdrowotnymi. Podobny przykład macie tutaj Państwo pokazany, jeżeli dotyczy to hałasu lotniczego. I tutaj mamy znowu ten procent ludzi, którzy uważają, że ten hałas będzie im skrajnie dokuczał, na zielono zaznaczony. Natomiast na niebiesko znowu są zaznaczone te nasze aktualnie obowiązujące M-y.
Tak wygląda mapka miasta Poznania ze względu, wyznaczona ze względu na wyliczoną wartość bezwzględnego ryzyka dla efektu zdrowotnego Hylenoid, czyli skrajnej dokuczliwości dla różnych źródeł hałasu, właśnie dla hałasu samolotowego, dla hałasu szynowego i na poprzednim wykresie pokazywałam dla hałasu, przepraszam, samochodowego. Podobnie możemy, posługując się tymi wzorami, już tym razem dla Highly Sleep Disturbance, czyli dla hałasu, dla efektu związanego z przeszkadzaniem we śnie, mamy inne wzory. Tutaj zauważcie Państwo, że bierzemy pod uwagę tylko L-Night, czyli poziom mierzony w nocy. No i tutaj te mapki też wyglądają tak, jak wyglądają. Po prawej stronie mamy przekroczenia dla hałasu lotniczego i wyliczane przy pomocy istniejącego w Polsce i obowiązującego EMA. No, a po lewej stronie mamy właśnie zaznaczone punkty, gdzie ludziom będzie przeszkadzał ten hałas drogowy we śnie. I jak widać, tych punktów jest dużo więcej i obejmują dużo większy obszar naszego miasta, niż to miało miejsce w przypadku EMA. Podobna sprawa dotyczy tego przeszkadzania we śnie dla hałasu szynowego. Tutaj macie Państwo hałas szynowy. No i EMY wyglądają w ten sposób, te niebieskie punkciki, natomiast zielone punkciki pokazują znowu tych miejsc dużo więcej niż miało to miejsce w przypadku EMów. Najbardziej zbliżone te wykresy, aczkolwiek też nie tożsame ze względu na intensywność, są wykresy dotyczące hałasu lotniczego dla tego efektu zdrowotnego związanego z przeszkadzaniem ludziom we śnie. Ten hałas lotniczy rzeczywiście skoncentrowany jest w okolicach lotniska, no i tutaj widać wyraźnie, że po prostu w żadnym innym punkcie nic się nie dzieje, prawda? Tylko właśnie w tej okolicy. Niemniej te wartości są też troszkę mimo wszystko inne. Jak teraz możemy porównać te nasze wyliczenia albo te informacje z map akustycznych, które tutaj wyliczyliśmy dla miasta Poznania? Przy czym przypominam, że wyliczyliśmy dla dwóch efektów zdrowotnych i dla każdego z tych efektów zdrowotnych osobno dla różnych źródeł hałasu, prawda? Czyli tak dokładnie, jak to będziemy robić w 2022 roku dla dokuczliwej, dla skrajnej dokuczliwości i dla skrajnego przeszkadzania we śnie. I teraz tutaj Państwo macie pokazane dla porównania. Tu jest z kolei wartość ludzi, procentowa wartość ludzi, którzy będą odczuwać tą skrajną dokuczliwość w całym mieście, czyli jest to procent ludzi, których można było wyliczyć dla poszczególnych kwadracików, o tym za chwilę powiem, jak to było jeszcze liczone. Dla poszczególnych kwadracików i sumowane te wszystkie kwadraciki i w tym każdym kwadraciku liczba osób, które uważają, że hałas jest skrajnie dokuczliwy, do liczby wszystkich mieszkańców Poznaniu, no i ten procent wyniósł dla hałasu samochodowego 10,9%. Dla hałasu szynowego dla całego miasta 0,27% i dla hałasu lotniczego 1,8%. Teraz jeżeli ten procent ludzi, którzy odczuwają tą skrajną dokuczliwość, przełożymy na liczbę, czyli na to N, o którym wzorze mówiłam, który pozwala z tego AR przejść na liczbę ludzi, którzy odczuwają ten konkretny negatywny efekt zdrowotny, to tutaj się pojawia liczba 55 tysięcy osób jest narażonych na tą skrajną dokuczliwość w mieście w Poznaniu, jeżeli chodzi o hałas drogowy, 1360 osób, jeżeli chodzi o hałas szynowy i 5500 osób, jeżeli chodzi o hałas lotniczy. Przy okazji wartość M, którą nie sposób tu porównać z tą liczbą osób, ale one, te wartości wyglądają w ten sposób, cokolwiek one znaczą, prawda? No tu widać, że tendencja jest podobna, prawda? Też jest najwięcej, największą wartość M ten wskaźnik ma dla hałasu samochodowego, mniejszą dla lotniczego i najmniejszą dla hałasu szynowego. Podobnie jak to się ma dla tego efektu zdrowotnego skrajnej dokuczliwości.
Przy czym tutaj wiemy, że te wartości, ta liczba tych ludzi jest związana z efektem zdrowotnym, a tu niestety nie wiemy ze względu na co, na jaki efekt zdrowotny ta liczba M się tutaj pojawiła. Wiemy tylko, że to są przekroczenia i że w zależności od wielkości tych przekroczeń i od liczby ludzi mieszkających pojawi się taka, a nie inna wartość M. Tutaj podobne porównanie Państwo macie dla tego drugiego efektu zdrowotnego, czyli w jaki sposób ten hałas przeszkadza we śnie, highly sleep disturbance. I tutaj z kolei ta mapka, którą też będziemy musieli wykonać dla poszczególnych miast, daje procent 3,26 dla hałasu samochodowego, dla szynowego 0,73, dla hałasu lotniczego 0,04, prawda? No i jeżeli to znowu przełożymy na liczbę osób, no to widzimy, że to jest 16 tysięcy, 3 tysiące i 200 osób, jeżeli chodzi o hałas lotniczy. No i podobnie wartości M, które też pokazują podobną tendencję, jak te nasze N-y, tyle tylko, że jeszcze raz powtarzam, że te M-y, jak gdyby ich wyliczanie nijak się ma do po prostu tej tego efektu zdrowotnego. Oczywiście jest tak, że jeżeli dane źródła hałasu występują równocześnie, to wtedy mamy problem, bo nie bardzo możemy dodawać ludzi, którzy są narażeni zarówno na hałas samochodowy i na hałas szynowy. Tego nam nawet zabrania taka reguła, która pojawia się w tym aneksie trzecim, że tutaj się nie powinno tą liczbę tych ludzi narażanych na hałas kumulować. Ale jak to zrobić? Tego niestety ten aneks nie pokazuje. No i jakie są konkluzje z tego mojego wystąpienia? Mianowicie są one następujące, że te dwa z trzech rekomendowanych efektów szkodliwych w aneksie 3, czyli tam jest mowa o tak zwanej niedokrwionej chorobie serca i o tej skrajnej dokuczliwości i skrajnym przeszkadzaniu we śnie, mogą być rozważane w procesie implementacji w Polsce. Czyli krótko mówiąc, pokazaliśmy, że damy radę jak gdyby obliczać te wartości na przykładzie tego chociażby miasta Poznania. I tutaj służymy informacją dla wszystkich zainteresowanych, jak to dokładnie robić. Dalej, liczba ludzi odczuwających hałas jako właśnie ten skrajnie dokuczliwy, jako skrajnie przeszkadzający we śnie, jest tutaj dobrze osadzona w tej funkcji ekspozycja-reakcja. Czyli to są dane literaturowe. W tym dokumencie WHO możecie Państwo dokładnie te funkcje rekomendowane przez WHO zauważyć. One są zaznaczone linią ciągłą i tylko ta linia ciągła jest zgodna z tymi wzorami, które tutaj w załączniku trzecim są przedstawione i które tutaj ja przedstawiłem jako wzory do wyliczenia tego absolutnego ryzyka. Wartość delta L, która jest użyta do obliczenia tego indeksu M, nie odnosi się do żadnego efektu szkodliwego, to już powiedziałam. No i pokazaliśmy, że te mapy przedstawiające liczby ludzi HA i HSD, no różnią się od tych wyliczonych przy pomocy indeksu M. Także już abstrahując od tego, jak ten indeks M został wyliczony, one, te mapy nie są porównywalne. Gdyby były porównywalne, to może nie trzeba byłoby się tak bardzo martwić. Jakie jednak problemy widzę tutaj w tym aneksie trzecim? Po pierwsze, myśmy tą mapę obliczali, a właściwie koledzy obliczali, zakładając, że bierzemy pod uwagę taki kwadrat 200 metrów na 200 metrów. Cały Poznań dzielimy na takie kwadraty i wewnątrz tych kwadratów liczymy liczbę ludzi, którzy tam mieszkają, liczbę ludzi, którzy są narażeni na dany efekt zdrowotny. Ale czy to jest dobry pomysł, że tak powinniśmy w Polsce liczyć te mapy w tym 2022 roku? To jest właśnie pytanie do Państwa. Jak się do tego zabrać? Czy mamy tu jakąś wspólną filozofię postępowania, czy każdy sobie będzie robił i jak sobie będzie myślał? Ja proponuję, żeby jednak ustalić to tak ogólnopolsko. Dalej, jak szacować liczbę ludzi narażonych jednocześnie na dwa lub trzy źródła hałasu? No to jest to, co już właśnie powiedziałam, że w tym aneksie trzecim nie mówi się, jak należy tą sprawę rozwiązać. U nas w katedrze biegną prace, pan dr Felsen się tym zajmuje, buduje modele właśnie dokuczliwości w sytuacji, kiedy źródła występują jednocześnie.
ale póki co nie ma takiej jednej wiążącej propozycji. W literaturze póki co istnieje taki najbardziej popularny model, się mówi o nim jako strongest component, czyli bierze się pod uwagę ten efekt zdrowotny, który dominuje, prawda? Czyli na który narażonych jest najwięcej ludzi. Nad tym efektem zdrowotnym się koncentrujemy i tutaj próbujemy do tego efektu zdrowotnego dopasować program naprawczy. Ale jak to Państwo widzą i jak do tego dojść? Może też ktoś będzie miał jakiś inny pomysł, jak szacować tą liczbę ludzi narażonych jednocześnie na 2 lub 3 źródła hałasu. No i w końcu nie odpowiedziałam na to pytanie, bo sama nie wiem, czy w Polsce jesteśmy w stanie szacować liczbę ludzi narażonych na niedokrwienną chorobę serca. Z moich rozmów z ludźmi, z którymi wspólnie pracowałam nad tym dokumentem WHO, wynika, że gdzieś w Polsce w urzędach statystycznych funkcjonują takie liczby, które by wskazywały na to, że jesteśmy w stanie określić liczbę ludzi, którzy chorują na niedokrwienną chorobę serca, a nie są narażeni na hałas. W stosunku do liczby osób, które chorują na niedokrwienną chorobę serca i są narażeni na ten hałas. Czyli jesteśmy w stanie wyliczyć tą RR, to względne ryzyko, ale ja póki co nie wiem, jak to zrobić, ale wiem, że w ramach Komitetu Akustyki PAN mamy tam lekarzy, nawet kardiologów chyba, o ile dobrze pamiętam, także może byśmy się zastanowili, jak do tego ostatniego efektu zdrowotnego podejść, czyli jak próbować budować taką trzecią mapę, która niewątpliwie nas czeka w dalszym ciągu pracy nad tymi mapami. No i to właściwie byłoby wszystko, co chciałam powiedzieć. Szczegóły tych obliczeń Państwo znajdziecie w tej publikacji, która się pokazała w 2019 roku. Tamte mapy są zaznaczone, no i może taka szersza analiza, ale właściwie najszersza analiza tych problemów, które są pokazane w tym aneksie trzecim, występuje w tym dokumencie WHO, do którego studiowania Państwa zachęcam. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę później zajrzeć do tej prezentacji, jeszcze to poniżej przedstawione są obszary, konkretnie jeden obszar, w którym pokazujemy, jak dla poszczególnych zakresów zasięgów hałasu szynowego, drogowego i lotniczego LDWN, LN, można było obliczyć dla poszczególnych obszarów, tutaj jest akurat załączony tylko obszar pierwszy, liczbę ludzi narażonych na skrajną dokuczliwość i na skrajne przeszkadzanie we śnie. Ale to już apeluję, żebyś Państwo indywidualnie spróbowali się z tym zapoznać. Dziękuję bardzo. To wszystko. Bardzo dziękuję Pani Profesor za przedstawienie bardzo ciekawego, ale zarazem ważnego tematu o takich wielu praktycznych zastosowaniach. I te postawione pytania na końcu i problemy sądzę, że są znakomitym punktem wyjścia do naszej dyskusji, do której Państwa teraz gorąco zachęcam. Proszę przed zabraniem głosu, proszę o naciśnięcie ikonki z symbolem ręki, żebyśmy widzieli po prostu, kto się tutaj będzie teraz zgłaszał. Także zapraszam do dyskusji. Proszę bardzo.